Cześć, siema, z tej strony Gozry, to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery krakowską Wisłą. Dzisiaj zapraszam was na dwa spotkania w Lidze Europy oraz jedno w Ekstraklasie. No i przechodzimy właśnie do tego jednego z dwóch w Europie. Gramy z Dynamem Moskwa u siebie. Jest to ostatnie spotkanie w grupie, z której już na pewno wyszliśmy, więc spotkanie bez większych emocji, jednakże chciałem tutaj pokazać swoją wyższość, więc w 45 minucie Antony Martial genialnie podał do Kini Pila, a ten jeszcze lepiej przelobował golkipera i właśnie tuż przed przerwą prowadziliśmy 1-0, więc w radosnych nastrojach zeszliśmy do szatni i w drugiej połowie chcieliśmy to prowadzenie podwyższyć. Jak było? No było troszkę ciężej, ale jak zaraz zobaczycie, to tak czy siak to prowadzenie udało się do końca utrzymać, mimo że w 55 minucie swoją okazję miało jedyną Dynamo Moskwa. Tak czy siak wygraliśmy 1-0, kolejne 3 punkty na nasze konto wpadły. No i wyszliśmy z grupy na miejscu drugim, to wam mogę już zdradzić. Z kim zagramy, przekonacie się na końcu tego odcinka. Bardzo ciekawy rywal, bardzo trudny rywal. Ale nim przejdziemy w ogóle do drugiego jeszcze spotkania, no to nic innego jak transfery. Okienko transferowe się zaczęło, więc trzeba tutaj spróbować wzmocnić swój skład. Jak widzicie, tutaj zaproponowałem klubowi Dundee United kupno... Kogo? Gary McKay-Stevena, więc pięciogwiazdkowca, oraz tutaj chciałem Gnabry'ego ściągnąć. Czy mi się uda, zobaczymy za chwilę. Na początku sporo ofert do naszego klubu Hwang Seok-ho dałem, bo tak czy siak nie grał on zbyt dużo, więc lepiej było go oddać. Na wypożyczenie poszedł Patryk Fritz. Dużo ofert za Dariusza Trele, ale nie były to oferty zadowalające. No umówmy się, golkiper ten jest warty więcej niż 500 tysięcy euro, więc na razie go w klubie zostawiam. Tutaj złożona oferta, że tak powiem, do Arsenalu za właśnie Gnabry'ego, no i tutaj niestety za Gary McKay-Stevena chcieli 10 milionów euro, więc powiedzmy sobie szczerze, za zawodnika, któremu kontrakt kończy się za 6 miesięcy, ja mam płacić 10 milionów euro. No cóż, no to zrobiłem na złość i po prostu dogadam się z samym zawodnikiem i on przyjdzie do nas na zasadzie wolnego transferu za 0 zł, a tak naprawdę zapłacimy tylko za jego zarobki i będziemy, nie będziemy stratni, że tak powiem, a stratny będzie klub, który no, postawił cenę strasznie zaporową, 10 milionów euro. Bartłomiej Pawłowski, tutaj bardzo dużo ofert za niego było, ale ja dałem zaporową cenę 15 milionów, bo no jest to zbyt cenny zawodnik, żebyśmy się go pozbywali, więc dałem taką odstraszającą cenę. Tutaj właśnie finalizujemy transfer Gnabry'ego, witamy już w klubie byłego zawodnika Arsenalu. No i tutaj jeszcze się próbuję dogadać właśnie z Gary'em McKay-Stevenem, zobaczymy czy to się uda. W tym momencie się to udało, więc Gary'em McKay-Steven na zasadzie wolnego transferu za 6 miesięcy do nas dołączy, więc kolejny lewy pomocnik, znakomity lewy pomocnik będzie w drużynie krakowskiej Wisły. Okienko transferowe tutaj dobiega końca, jak widzicie kolejne oferty za Pawłowskiego, już tutaj postanowiłem po prostu nie przyjmować żadne, już odrzucałem wszystkie automatycznie. No i ostatni dzień okienka transferowego, sprawdzamy tutaj jakie transfery porobił klub. No i teraz zobaczcie, w największych transferach tam po prawej stronie zwróćcie uwagę na klub Tottenham Hotspur, jakie on tutaj transfery porobił. Arsenal w sumie też sprzedał Gnabry'ego, ale już widzimy Varane, jakiś tam zawodnik z São Paulo, a tutaj widzicie Cavani za 49 milionów z Paris Saint-Germain do Tottenhamu i no, takiego zawodnika koguty ściągnęły, takiego napastnika, to na pewno są mocną, bardzo mocną drużyną. A czemu o tym wspominam, to zobaczycie na końcu. A tymczasem spotkanie w lidze z Lechem Poznań, więc ostatnio był remis. No to teraz przydałoby się odegrać i to spotkanie wygrać. Tym bardziej, że gramy u siebie. Pierwsza akcja należy jednak do drużyny z Poznania. Tutaj dobrze Guerreiro, jednakże mają rzut rożny. No i z rzutu rożnego zawsze jest groźnie, więc piłkę będzie dorzucał Lovrencic. O, chyba tak to powinienem przeczytać. Trałkę tutaj strzelał. Duże zamieszanie. Jeszcze raz Trałka, ale tutaj czujnie Dariusz Trela i w dalszym momencie, w dalszym ciągu, momencie było 0-0. Minuta 39. Pędzi prawą stroną Kini Pil, dorzuca do Arka Milika. No i nasz napastnik pięknym uderzeniem pokonuje golkipera Lecha Poznań. Jest 1-0, minuta
56. Dużo walki w środku pola, jednakże to my z niej wychodzimy zwycięsko. Sam na sam wychodzi Arek Milik, uderza bardzo mocno, broni golkiper, ale piłkę tutaj jeszcze zgra głową Martial do Milika. No i Milik kompletuje swoją drugą bramkę w tym spotkaniu i jest już po prostu 2-0 dla nas, więc spotkanie układa się jak najbardziej po naszej myśli. Kolejna akcja ma miejsce w minucie 63 i będzie to rozpoczęcie od autu Lecha Poznań. Piłkę ma Drewniak, podaje tutaj do Hamalainena, ten od razu odgrywa do Drewniaka. Bardzo ładna akcja Lechitów, stracili jednak tą piłkę. Piłkę dostał Zieliński, podał bardzo długiego crossa do Martiala. Bardzo celny ten cross był. Martial przyjął piłkę, uderzył i było 3-0 od minuty 63. Jeszcze jedna akcja z tego spotkania, minuta 74, podanie do Lovrencicia, ten uderza, ale minimalnie niecelnie i nawet bramki honorowej Lechowi Poznań w tym spotkaniu zdobyć się nie udało, bo końcowy wynik, jak widzicie, 3-0, zdominowaliśmy tutaj drużynę z Poznania i jasno pokazujemy, że to my chcemy wygrać polską ekstraklasę. A tutaj widzicie, no właśnie, czemu mówiłem o tym Tottenhamie? No bo trafiamy na niego w 1/16 Ligi Europy, więc przeciwnik naprawdę, naprawdę ciężki. No, sami widzieliście, Cavani kupiony, więc no, Armaty w ataku mają naprawdę spore i no i nie będzie łatwo ich powstrzymać, bo mimo że Trela to nie jest słaby bramkarz, no to umówmy się, przy bombach Cavaniego będzie miał spore problemy, ale jak będzie, to przekonamy się za chwilę. Pierwszy mecz gramy niestety u siebie, ja wolę grać pierwszy na wyjeździe, niestety pierwszy gramy u siebie. No i przejdźmy do pierwszej akcji z tego spotkania, która ma miejsce już w minucie 4, dośrodkowanie tutaj zawodnika Tottenhamu, tak, zgrywa piłkę, no i tutaj sędzia niestety dopatrzył się przewinienia bądź ręki jednego z naszych zawodników. I nie mogło być innej decyzji niż rzut karny, do którego podchodzi wspomniany wcześniej przeze mnie już Cavani. No i czy Edinson Cavani, Urugwajczyk, pokona Trele? Niestety tak, przegrywamy od minuty 5, a szkoda, bo miałem duże nadzieje, jeśli chodzi o Ligę Europy w tym sezonie, ale poczekajmy, 5 minuta, 1-0, może uda się to szybko odrobić, może się uda. No i właśnie tutaj od razu od rozpoczęcia kapitalna kiwka Pawłowskiego, biegnie lewą stroną, co zrobi Bartłomiej Pawłowski? Dośrodkowanie, piłkę zgrywa Arek Milik, jest tutaj Zieliński i strzałem ze szczupaka pod... po prostu zaskoczył golkipera, który jeszcze tam nie zareagował dość dobrze, bo był rykoszet, więc bez szans golkiper. A wyrównanie przyszło naprawdę szybko, bo już 2 minuty po rozpoczęciu, więc no cóż by tu więcej mówić. Genialne pierwsze minuty w wykonaniu Wisły Kraków, mimo tej straconej nawet bramki. I znów remis na tablicy wyników. Jeszcze zobaczcie sobie tą powtórkę, bo naprawdę tutaj fajnie ta akcja się złożyła. Taka nietypowa akcja. Ja takie bardzo lubię akcje, gdy takie się zdarzają, bo no bo to nie jest typowa akcja FIFA. Niestety Tottenham był bardzo mocny, Eriksen do Cavaniego i w 30 minucie Tottenham po raz drugi w tym spotkaniu wyszedł na prowadzenie. No i strzelił już niestety 2 bramki na wyjeździe, więc to my w Londynie będziemy musieli również zagrać dobrze, ale hola hola, jeszcze mecz się nie skończył. Kolejna akcja Tottenhamu, podanie do Cavaniego, ten źle tutaj wycofuje, piłkę odzyskał Quintana, podał do Martiale, ten do Gucafaka, ten znowu do Hiszpana, teraz Hiszpan znowu do naszego napastnika, ten znowu do Daniego Quintana, który tutaj bardzo dużo zrobił w tej akcji, piłkę dostał Martial, chciał to bardzo ładnie zrobić, ale czujnie tutaj na bramce Gomez i mamy tylko rzut rożny, tylko czy aż, no zobaczymy za chwilę. Gnabry, a więc jego debiut w naszym zespole od razu na takim szczeblu, dośrodkowanie i Gnabry w debiucie zanotowuje asystę, a bramkę strzela tak z główki i jest w tym momencie 2-2, więc naprawdę mimo, że jest to mecz u nas, dobry wynik i takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło, 2-2 i lecimy do Londynu z naprawdę dużymi nadziejami. Jeśli jesteście ciekawi rewanżu, to oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek, a w tym to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba, jeśli tak, to nie zapomnij o kciuku w górę, o komentarzu, jeśli jesteś nowy, to oczywiście daj łapkę w górę. Ja przepraszam za taki niezgrany komentarz, za liczne jąknięcia się, ale po prostu coś mnie boli dzisiaj głowę, więc to by było na tyle, mówi Goldzor, na razie.